Hej, witam was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i moi drodzy koledzy. Dzisiaj jest specjalny film, gdzie będę po sobie jechać. Nie! Będę po sobie cisnąć? Nie! Dzisiaj chciałabym wrócić do przeszłości i chciałabym, żebyśmy zrobili przegląd moich makijaży, żeby zobaczyć, jak się zmieniłam, bo dostaję bardzo dużo komentarzy pod każdym filmem. Ojej, jak ty ładnie wyglądasz, jak się ładnie pomalowałaś, o jak się zmieniłaś, a jak coś tam, o jak coś tam. No i stwierdziłam, że pokażmy tą moją metamorfozę, no bo nie da się ukryć. Zaraz zobaczycie w ogóle po tych w tych filmach, to zaraz oglądniemy, że rzeczywiście się zmieniłam i nie ma w tym nic złego, bo każdy się zmienia. To jest naturalna kolej rzeczy, że ludzie się zmieniają, ludzie dorastają, ludzie się starzeją. Ja mam kanał od 5 lat, więc przez 5 lat zmieniłam kolor włosów co najmniej 5 razy. Na pewno więcej. I dzisiaj chciałam wam pokazać moje makijaże, moje nieudane makijaże. No wtedy, na tamten czas, ja myślałam, że one są bardzo udane. I będziemy sobie je po prostu krytycznym okiem krytykować. Ten film nie ma na celu wyśmiewania się, w sensie no trochę się będziemy śmiać, ale wiecie o co chodzi, to nie piszcie mi, żebym siebie nie obrażała, bo to nie o to chodzi, bo ja mam bardzo wielki dystans do siebie i właśnie o to chodzi. Chcę pokazać tym filmem, że warto jest mieć dystans do siebie i warto jest się śmiać ze swoich błędów, bo jak zobaczycie te jaskółki na moich oczach, które zaraz odfruną, jak zobaczycie te kolory, jak zobaczycie te dziwne rzeczy, to mi przyznacie rację. I jestem ciekawa, czy wy macie jakieś swoje stare zdjęcia, czy jak są to dziewczyny, które nagrywają, czy wracacie sobie czasem do swoich starych filmów i tak mówicie, Boże, jak ja mogłam tak wyglądać, ale wtedy była taka moda, wtedy tak było, wtedy nie mieliśmy takiej samej wiedzy, jak mamy teraz, nie miałam tyle pędzli, nie miałam tyle kosmetyków, nie miałam takich fajnych kosmetyków, jak mam teraz, więc bez zbędnego przeciągania zapraszam was do oglądania moich kompromitujących makijaży. Dobrze, zaczniemy może od najstarszych filmów. Wybrałam 9 tych makijaży. Myślę, że są takie makijaże, które najbardziej wpadły mi w oko i ja pamiętam jak gdzieś ten moment, kiedy ja byłam przekonana, że ja wyglądam tak dobrze. Prawdopodobnie patrząc na ten film za rok, za dwa, za parę miesięcy będę myślała, o Boże, Ewa, jak mogłaś sobie to zrobić. No ale YOLO. Pierwszy film to jest test na żywo, efekt push-up. I to jest też test, i to jest test na żywo tego sprayu, który był bardzo popularny właśnie w 2014 roku na YouTubie. Ten spray, który dodawał objętości. I zobaczcie na to. Zobaczcie na to, co tutaj się dzieje. Po pierwsze można zauważyć brak brwi, aczkolwiek nie jest to moim zdaniem takie złe, dlatego że wtedy jeszcze te brwi można było jakoś pomalować. Bo tu jest nadal przed makijażem permanentnym, nieudanym. Także widać, że tutaj brwi nie mam i to nie byłoby takie złe, gdyby nie ten eyeliner. Zobaczcie, jaki on jest gruby. Ja dlatego nie maluję oczu eyelinerem, dlatego że ja zaczynam od cieniutkiej kreseczki, później poprawiam, poprawiam, poprawiam i koniec końców właśnie wyglądam tak. Właśnie wyglądam tak. Ja na to mówię a la Amy Winehouse i tutaj z tego co widzicie to jest jeszcze biała kredka. Wtedy też była moda na białą kredkę, jeszcze wtedy beżowej kredki się nie używało, była biała kredka. Całość nie byłaby taka zła, gdyby nie ta kreska eyelinerowa, taka mocna. Ja nie mogę mieć takiego mocnego oka, a zarazem gołego, bo tutaj ani rzęs, ani brwi, ani cienia. No, naprawdę wygląda to moim zdaniem bardzo źle, ale wtedy mnie się to bardzo podobało. Ja byłam z siebie dumna, że tak potrafię się pomalować. Kolejny film to jest Chubby Bunny Challenge Sami. Pozdrawiam, jak ogląda. I tu słuchajcie, ja w ogóle nigdy bym nie pomyślała, że może to być zły makijaż, ale no tutaj kreski już wyszły, jak widać, ale chcę tu zauważyć, jak kolor jest źle dobrany. Te moje cienie są dużo jaśniejsze od koloru mojej skóry i to jest taki jasny, biały cień, który znowu był bardzo modny. Chyba MAC wypuścił ten cień. Jak on się nazywał? Snow? Kurczę, nie pamiętam. Ale pamiętam, bo Fokusowana go pokazywała, dużo youtuberek pokazywało ten jasny, perłowy cień. Właśnie, że tym cieniem możecie sobie wszystko rozświetlić, kącik nałożyć jako... Chociaż oświetlacza wtedy nie było, nie był taki modny. No ale ten cień był taki uniwersalny, no ja po prostu chciałam zrobić wszystko, żeby mieć taki jasny, biały, perłowy cień. No i
No i go kupiłam, no i moim zdaniem wygląda to bardzo źle, gryzie się to z moją urodą, zwłaszcza, że mam tutaj inny kolor włosów. Zwróćmy uwagę na włosy, w ogóle w poprzednim filmie, jakie były włosy. Wolałabym już nie wracać do tej fryzury. Tutaj mam te włosy spięte, brwi są zrobione, ale tak średnio na jeża bym powiedziała, te brwi są wypełnione, ale tutaj gdyby nie ten jasny cień, to myślę, że byłoby całkiem spoko. Gdyby to było w odcieniu jakiegoś szampana albo złota, to ten makijaż nie byłby taki tragiczny, ale przez to, że to jest taki biały makijaż, nie wiem czy wy tak macie, ale ja mam wrażenie, że jestem tutaj naćpana. Po prostu mam wrażenie, że ja tutaj po prostu jarałam blanty przez co najmniej 4 godziny i taka... A to tylko były pianki. Kreski już są mniej tragiczne, nie są takie grube, aczkolwiek nie są nadal równe i to była taka moja metoda, żeby te kreski zrobić w miarę cienkie. Ja robiłam tylko końcówkę i nie nakładałam tej kreski na całe oko. No ale jak widać, no trochę lepiej, ale no nie do końca ten makijaż mi znowu wyszedł. I kolejny makijaż to będzie jeden... Ja nie wiem w ogóle, o czym ja myślałam. To był ten moment, kiedy ja kupowałam wszystko, co popadnie. Ja miałam wtedy fazę na zakupu holizm kosmetyczny, ja miałam ogromną fazę na YouTube'a, ja kupowałam wszystko, co ktoś pokazywał, bez względu na to, jaki mam kolor włosów. W ogóle popatrzcie na ten kolor włosów, to jest jakiś blond, który ma nawet odcienie zieleni. Ja tu wróciłam po wakacjach opalona, ale to ten kolor włosów był okropny, w ogóle do mnie nie pasował. W połączeniu z tą pomarańczową pomadką, która zdawała mi się świetnym pomysłem na sezon letni, zdaje mi się, że za dużo tu się dzieje i nie powinno tu być ani tego koloru włosów, ani tego koloru pomadki. Myślę, że bym teraz założyła tą pomadkę pomarańczową do brązowych włosów w jakimś takim delikatnym, rozświetlonym makijażu, to nie byłoby źle, ale uważam, że no wygląda to słabo, aczkolwiek byłam ogromną fanką tej pomadki. Z tego, co mi się zdaje, to było Barry M. Wtedy była też moda na slika. Wszyscy mieli paletki slick, kojarzycie? Wtedy była moda na Barry M, zwłaszcza lakiery żelowe, pamiętam. W sensie to były zwykłe lakiery, ale ala żelowe. I wtedy była moda na Collection 2000 i na Revlona, no i wtedy Revolution dopiero zaczynało raczkować, jeszcze nawet chyba Revolution wtedy nie było, albo dopiero wchodziło. To były piękne czasy, ogólnie 2014 rok to był chyba mój ulubiony rok, jeżeli chodzi o YouTube'a. No ale skupiam się tutaj na makijażu, nie wiem kto mi tak wypuścił, no byłam sroczką, bardzo lubiłam pstrokate kolory jak widać. I może dobrze, że już tak bardzo ich nie lubię. Aczkolwiek dalej lubię sobie zaszaleć z ustami, wiecie, albo fiolet, albo jakiś czerwony. Ale no, te włosy mają bardzo dziwny zielonkawy odcień, więc... No i oczy też, ani tu rzęs, ani nic, bo wtedy jeszcze nie miałam robionych rzęs, no... Ale kolejny film to już jest z tego samego okresu i tutaj już wyglądam lepiej, ale zdaje mi się dlatego, że wyglądam lepiej, bo jestem tutaj opalona. I wyglądam jak taka... kobieta, która właśnie wróciła z plaży, wiecie, piegi, złote włosy, bo ja nie miałam takich włosów, one mi tak po prostu rozjaśniały na wakacjach, od morza, od słońca. Tutaj, no, błąd młodości, bardzo jasny kolor na ustach. Aż wręcz powiedziałabym, z tego co tu widzę, to jest aż korektor. Więc, no na pewno nie jest to trafny kolor włosów, to też nie jest trafna fryzura, ale myślę, że wygląda to odrobinę lepiej niż to poprzednie, ale chciałam wam wkleić właśnie ten fragment, żeby wam pokazać, jak ja wyglądałam, bo to w ogóle nie jest do mnie podobne teraz, to nie było tak dawno temu. 5 lat temu w sumie, słuchajcie. 5 lat temu. No, what? A tutaj też jest biała kreska na linii wodnej, ale jest kreska eyelinerem. Zobaczcie, już widać postęp. Nie jest taka zła. Aczkolwiek brwi są dziwne, no ale to dalej moje brwi, więc nic. Tutaj to bym się tylko musiała przyczepić do tej szminki, która była za jasna. Nawet nie wiem, co to w ogóle na ustach było. Czy to był korektor, czy była szminka? Nie mam zielonego pojęcia, co to było, ale... Co sądzicie o takich blond włosach na mnie? O Boże, kolejny makijaż, to będzie coś najgorszego. I to był najgorszy okres w moim życiu, dlatego że się wtedy rozstałam z Matim. Byłam w strasznej depresji. I nie miałam ochoty żyć. A miałam kanał na YouTubie i bardzo chciałam i nie chciałam nagrywać. Chciałam nagrywać, dlatego że chciałam się odciąć właśnie od tej rzeczywistości, od tych wszystkich problemów, które mam. A nie chciałam, dlatego że no nie miałam ochoty na nagrywanie i to było dla mnie takie ciężkie. Ja cały czas ryczałam, wiecie, było mi strasznie przykro. I ja tutaj, jak widać,
próbowałam to wyrazić chyba swoim makijażem, widzisz, teraz ja się z tego śmieję, ale wyglądałam bardzo źle, najgorzej, to chyba jest najgorszy makijaż, jaki widziałam ever na YouTubie. Zobaczcie na wszystko. Tu powiem, no włosy nie są najgorsze, bo już widać, zaczęło mi odrastać odrost i to chyba lepiej zaczęło wyglądać, niż takie jasne od samej góry, ale tak, brwi całkowicie inne, dwie różne brwi i oprócz tego te oczy. Co to jest za makijaż oczu? Ja to wyglądam, jakbym miała iść na jakiś Halloween. Okropnie, okropnie to wygląda, okropnie wspominam ten czas i słuchajcie, aż mnie boli serce, jak o tym myślę. I zobaczcie jeszcze te usta do tego, takie brązowe i w ogóle ten film był taki beznadziejny. Ja w ogóle patrzę na te filmy z perspektywy czasu i mam taki cringe po prostu. Tak sobie myślałam, what, Ewa, jak to mogłaś tak mówić, ale no zmieniłam się, no i to jest normalne, wiecie, minęło to 5 lat. Człowiek dorósł, człowiek przeżył, człowiek się naoglądał filmów na YouTubie i jakoś to się zmieniło, ale no ten makijaż, jeszcze ta biała twarz, chyba nie widzieliście mnie w gorszym wydaniu, ale mogę wam obiecać, chyba że w gorszym mnie nie zobaczycie. Mam taką nadzieję, bo to naprawdę było straszne. Ewuncie, coś ty tu myślała, masakra. Dobra, kolejny makijaż to będzie moje smoky eye, moje pierwsze smoky eye. Ja byłam zachwycona tym smoky eye, ile ja się naoglądałam tutoriali, jak zrobić to smoky eye, a tu jest ogólnie czarna kredka i trochę brązowego cienia, który jak widać... Karolina ze stylizacji nagrywała taki filmik, gdzie robiła makijaż takimi cieniami w stemplu, w takiej naklejce, że przykładała, przyciągała i takie były właśnie pasy. Mnie się to z tym kojarzy, to wygląda jakbym sobie tutaj właśnie przyciągnęła jakimś takim brązowo-czarnym cieniem w pieczątce. Włosy miałam fajne, to miałam to takie rudawe włosy, w nich się dobrze czułam, no brwi no nie najgorsze, ale tutaj no to smoky eye pozostawia wiele do życzenia. I kolejny błąd, jak się robi taki mocny makijaż, to te rzęsy powinny być jednak widoczne, natomiast u mnie tych rzęs tutaj nie ma, ani nie naklejałam, ani nie przedłużałam, bo wtedy w 2014 jeszcze nie zaczynałam, dopiero chyba w 2015 albo 2016 zaczęłam przedłużać rzęsy. No i nie wygląda to zbyt dobrze, no nie ma się co oszukiwać, smoky eye queen to ja... Nie mogę się nazwać, aczkolwiek chodziłam tak bardzo często na co dzień, jak już się nauczyłam robić to smoky eye i mi bardzo często można było w takim makijażu zobaczyć w pracy. Kręciłam włosy codziennie lokówką, nakładałam smoky eye, nakładałam szpachle, chodziłam w pastelowych kolorach i byłam po prostu happy. Taki był mój styl. I co tu mamy? Oj, tutaj mamy powrót skowronka, ale nadal w halloweenowym okresie, dlatego że mamy tutaj znowu krechę. I znowu ta nieszczęsna ciemna pomadka. Dlaczego ja myślałam, że ja dobrze wyglądam w tej pomadce? Bo ta pomadka ogólnie była spoko. Pamiętam, to było Revolution Red Black, coś takiego, bardzo fajne pomadki. Ale uważam, że te kolory w ogóle do mnie nie pasują. Zobaczcie, ja tu używałam, widać w tych filmach, że maluję się na zimno. W ogóle te zimne kolory mi nie pasują, szary mi nie pasuje. Srebrne mi nie pasuje, srebro się... Zobaczcie, jak ten naszyjnik w ogóle gryzie się z moją skórą. Wygląda na taką zielonkawą. Od razu widać, że srebro jest nie dla mnie. Ten róż, w ogóle zobaczcie na ten róż. Wyglądam bardzo niekorzystnie. Ale znowuż mi się zdawało, że ja wyglądam wspaniale i ja zrobiłam cudowny makijaż. Te usta są piękne, ten eyeliner jest równy i niech hejterzy się ode mnie odczepią. A rzeczywistość, jak patrzę na to z perspektywy lat, to myślę sobie, dziewczyno, gdzie ty miałeś lusterko? ciekawie. Jeszcze jakieś tam korale pokazuję, masakra. No i słuchajcie, ostatni mój makijaż jest chyba mój ulubieniec, bo to jest największe rozczarowanie, jak patrzę na to z perspektywy czasu. Bo ja wam przysięgam, kiedy ja się malowałam, kiedy ja w ogóle... Jest mi o Jezu, kiedy ja... Przypomnę sobie o tym, ja się tak starałam do tego filmu, w ogóle to miał być taki super ekstra film o analizie kolorystycznej. Ja się w ogóle inspirowałam taką francuską, która nagrała o tym film, myślałam, nagram to na nasz polski YouTube. Przygotowywałam się, miałam scenariusz, pomalowałam się, jak co? Pomalowałam się i ten film ma chyba 2 lata, ale to jak ja to wyglądam, to jest, no zobaczcie, no, te kreski na oczach. Co ja myślę? W ogóle tutaj nie mam rzęs.
Widzicie to? Ja tutaj nie mam rzęs. Jest jedna rzęsa na lewym oku, jedna, jedyna, która mi została z przedłużanych. Zaczniemy właśnie może od tych kresek, które są naprawdę okropne, tak mi nie pasują. Są po pierwsze krzywe. Gdybym miała jeszcze rzęsy, to może to wszystko jeszcze by wyglądało. Ale zostawmy te kreski, zostawmy te rzęsy. No tragedia. Tragedia. Ale zobaczcie na te brwi. Zobaczcie na te brwi. Zobaczcie na te dwie kłody. Ja wiem, że mam, no ja wiem, nie wyszło, no wszyscy wiemy, że miałam nieudany zabieg makijażu permanentnego, ale to, co ja sobie tutaj, jak ja się tutaj skrzywdziłam, to tego się nie da opisać. No zobaczcie na tą brew i na tą. To jest tak krzywe. Jeszcze miałam do tego ulizane włosy, więc to wszystko było jeszcze bardziej, ta cała asymetria była jeszcze bardziej podkreślona, że no lać mi się chce. Powiem wam szczerze, że lać mi się chce, ale zarazem chce mi się bardzo płakać. I jeszcze było dużo komentarzy na temat tej doniczki, która lewituje i wszyscy się martwili, że zaraz spadnie. O dziwo, nie było zbyt dużo komentarzy na temat tych moich kresek, aczkolwiek oczywiście pojawiły się komentarze, co to za kreski, what the fuck, albo o jakie śliczne kreski. O jakie śliczne kreski. Ej, Wuncia, może tutorial byś taki zrobiła, taki kresek, może coś takiego. No, także tak było, moi kochani. To jest 9 makijaży, które wam wybrałam, żeby zademonstrować, jak człowiek się potrafi zmienić przez YouTube'a na lepsze, mam nadzieję. Nadal mój makijaż nie jest idealny, no i nigdy nie będzie idealny, ale uważam, że zrobiłam postęp i zrobiłam ten postęp dzięki wam i zrobiłam ten postęp dzięki YouTube'owi, dlatego że oglądałam filmy, słuchałam was w komentarzach, ludzie, którzy byli krytyczni wobec mnie, którzy właśnie mówili: Ewka, ta kreska jest za gruba, albo te brwi są krzywe, zrób coś z tymi włosami, zrób coś z tym, zrób coś z tym. I tak po 5 latach mamy to, co mamy i ja dalej się uczę i ja dalej nie przystaję i ja dalej próbuję być lepsza w tym makijażu, we włosach, we wszystkim, powolutku, powolutku. Jestem zadowolona z tego, jak wygląda teraz mój makijaż, aczkolwiek czasem też mam takie niewypały. Wiecie, ja podejrzewam, żebym mogła udokumentować tutaj dużo więcej niewypalonych makijaży, ale myślę, wiecie, to miał być taki luźny film właśnie, żebyśmy nabrali trochę dystansu do siebie i żebyśmy popatrzyli na siebie krytycznym okiem. I to nie znaczy od razu, że ja się tutaj hejtuję, tutaj nie znaczy, że ja się z siebie wyśmiewam i nie znaczy, że też wyśmiewam się z innych, jeżeli ktoś nie ma jakichś makijażowych umiejętności, tylko to jest właśnie taki filmik na luzie, żeby nabrać też troszeczkę dystansu, przede wszystkim do siebie. Bo my jako ludzie cały czas się zmieniamy i będziemy się zmieniać i to jest normalne, ja za parę lat będę pewnie się jeszcze lepiej malować niż teraz. Chociaż i tak teraz dla mnie to ja już osiągam apogeum zajebistości co do makijażu. Ale no tak, mam nadzieję, że film wam się podobał, jeżeli są to dziewczyny, które nagrywają, to taguję was, żebyście nagrały taki film, żebyście rozliczyły się ze swoich starych makijaży, żebyście powiedziały, co byście zmieniły, czy byście czegoś nie zmieniły, albo wy w ogóle dziewczyny, czy macie jakieś swoje zdjęcia ze studniówek sprzed lat, z jakichś imprez, wysyłajcie mi na Instagrama, jak macie ochotę, a ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie i zobaczenie w kolejnym filmie, buziaczki, pa!